przede wszystkim 10 lat w kontekście wprowadzenia nowego sportu to nie jest dużo. I tak osiągnęliśmy wiele. Przenieśliśmy się właściwie z podwórek na stadiony duże w Polsce. Film nazywa się Niepowstrzymani i ten tytuł powstał w głowie Bartka przed naszym zwycięstwem, przed ostatecznym zwycięstwem, jakim jest wygranie Mistrzostwa Polski. I chodziło w tym sporcie, że w tym filmie chodziło o to, że nie jesteśmy niepowstrzymani zawsze na boisku, ale jesteśmy niepowstrzymani w dążeniu do realizowania naszej pasji. Mimo wszystkich przeciwności losu dążymy do tego i to nie tylko jest w Seahawks, ale w każdej drużynie w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego, ale także w Polskim Związku Futbolu Amerykańskiego. Bardzo dużo ludzi poświęca bardzo dużo, żeby ten sport istniał w ogóle w Polsce i myślę, że to się udaje. My nie myśleliśmy, że w 10 lat osiągniemy tyle, co osiągnęliśmy, więc co przyniesie następne 10 lat, jesteśmy naprawdę podekscytowani.